Polską ekonomię ratuje jeszcze gra z 2015 roku. O grach i o tym, ile można na nich zarobić, porozmawiamy dzisiaj w Edukontrze z dr Justyną Janik, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Marcin Jaśkiewicz, deweloper gier, Premium Indie Simulation. Zgadza się. Prezes Sinteract. Dzień dobry. I Piotr Gamracy, wicedyrektor Krakowskiego Parku Technologicznego i organizator targu Digital Dragons. Podwójnie, Digital Dragons, bo w tym roku... Digital Dragons Online. Online, tak. Dokładnie. Gra z 2015 roku rzeczywiście ratuje polską ekonomię. To oczywiście żart, ale może nie do końca. Może polska branża gier stała się już tak silną nogą naszej gospodarki, że możemy mówić o tym, że jest to najlepszy produkt eksportowy naszego kraju. Tak jest? Na pewno jest bardzo medialny i to prawda jest, że jakby Wiedźmin, o którym wspomniałeś, to jest gra z 2015, która gdzieś tam ciągnie ten cały rynek game developerski. Natomiast poza Wiedźminem, poza CD Projektem Red mamy wiele studiów w Polsce, które de facto generują potężne przychody ze swoich produktów. I mówimy tutaj o 11bit Studio, mówimy tutaj o grach mobili Ten Square z Wrocławia. Więc to jest nie tylko jakby CD Projekt i Wiedźmin. Wydaje mi się, że polska branża game developerska stała się już na tyle dojrzała, że możemy mówić o tym, że stanowi bardzo poważny, powiedzmy, element w polskiej ekonomii. Ile jest spółek zajmujących się produkcją gier? Słyszałem, że na ten moment możemy mówić o 440 studiach. Studiach? Studiach zajmujących się w Polsce profesjonalnie produkcją gier wideo. Jeżeli się nie mylę, około 44 studiów jest obecnych w tej chwili na giełdzie. Czy to New Connectie, czy na GPW. Ciężko się prowadzi firmę produkującą gry komputerowe w Polsce? I tak, i nie. Jak w każdej branży pewnie można odpowiedzieć w taki sposób, bo z jednej strony mamy już przez te wiele lat, kiedy rzeczywiście wykształciły się spółki, które są na rynku, które działają, wykształciło się też wokół nich sporo talentów. Ten ekosystem żyje, mamy business angeli, czyli ludzi, którzy są gotowi inwestować w spółki nowe, ale mają też doświadczenie, czyli tak zwane smart money udostępniają. Są ludzie, którzy są w stanie pomóc gdzieś na początku wejścia w ten rynek albo troszeczkę przeszyftowania się z innych rynków. Tak jak w naszym przypadku, na początku to były symulatory treningowe profesjonalne, gdzie maszyniści w Teksasie uczyli się jeździć pociągiem na naszym symulatorze. W tym momencie skupiamy się na grach Premium Indie Simulation, jak już na początku było powiedziane. To znaczy, chodzi o to, że chcemy oddać jak najbliżej rzeczywistość, ale ciągle to ma być gra. Ciągle to ma być coś, co bawi użytkownika. I dzięki temu ekosystemowi, który powstał, ta tranzycja była możliwa i była do przeprowadzenia bardzo szybko. Jesteśmy w stanie zatrudniać ludzi, którzy mają doświadczenie w game devie. To jest już taki ekosystem, który jest rzeczywiście, jak Piotrek wspomniał, stabilny, który rozwinął się i można z niego czerpać. 420 podmiotów, które zajmują się developingiem gier w Polsce, ale tych dużych graczy jest raptem kilku, oczywiście z CD Projektem na czele. Czy to jest tak, że ten rynek jest dość poszatkowany, taki posegmentowany bardzo? Wydaje mi się, jak zdefiniujemy, kto to jest duży gracz. To chodzi o ilość produktów w portfolio, czy chodzi o to, jakie przychody osiągają z tych produktów, czy ilu ludzi zatrudniają w tych swoich, powiedzmy, studiach, tak? Mi się wydaje, że tych studiów dużych tak naprawdę mamy dosyć sporo w Polsce. Przynajmniej takich, które zatrudniają przynajmniej 40 osób i wydaje mi się, że to jest nawet powyżej 20%, jeżeli się odwołam do ostatniego raportu dotyczącego branży polskiej game developerskiej. Więc to nie jest tak, że jakby mamy jedno studio, które gdzieś tam ciągnie całą tą branżę. Czy to jest tak, że rzeczywiście na mapie Europy jesteśmy ewenementem, jeżeli chodzi o produkcję gier? Jesteśmy i to nie tylko na mapie Europy, ale też na mapie świata. Z jednej strony tytuły, które tworzymy, są bardzo mocno zauważalne. Kiedy rozmawia się z wydawcami nie lokalnymi, polskimi, tylko globalnymi, Europa Zachodnia, Stany, Polska jest już takim wyznacznikiem czegoś świeżego, jeżeli chodzi o gaming. Zawsze gry, o których mówią wydawcy, mówią, że to było coś innego niż to, co do tej pory widzieli. Czyli trochę tak jak Francja w latach 90., bo Francja też była takim
hubem. A to jest bardzo fajne porównanie, bo pamiętam, jak się jeździło na targi 10 lat temu i mówiło się, że jest się z Polski, to niewiele ludzi jakby kojarzyło Polska, game dev i tak dalej, tak dalej. Nie za bardzo wiemy, o czym rozmawiamy. Natomiast teraz, jak się jeździ na targi branżowe, game developerskie i mówi się, że jest się z Polski, no to każdy wylicza te tytuły, które wyszły z Polski, które odniosły sukces, więc jest to bardzo miłe uczucie tak naprawdę. Ja to porównałem do Francji, bo Francja w latach 90. była właśnie takim hubem, też bardzo silnie skupiającym wydawców gier, choćby Bullfrog, nie wiem, czy pamiętacie taką firmę, miał dosyć spore sukcesy, wydawali bardzo dużo fajnych gier, bardzo innowacyjnych. Więc pytanie, czy to jest trwały trend? Pewnie tak, ale wydaje mi się, że pytanie jest jeszcze inne, że ta liczba podmiotów, które może się zająć game developerką, wynika z tego, jak bardzo zmienił się gaming na przestrzeni ostatnich 10 lat, bo zmienił się radykalnie. Na czym polegała ta zmiana? Myślę, że ta zmiana polegała przede wszystkim na takim szerszym dostępie do technologii i tego, że już to granie nie było takie bardzo niszowe. Tak? Nie mieliśmy już takiej grupy fascynatów, którzy chcieli grać w gry, znali się na grach i bardzo dużo w te gry inwestowali, tylko okazuje się, że teraz po pierwsze, gdyby została zdjęta taka, powiedzmy sobie, stygma, taka stereotypizacja tego, kto gra w gry, a po drugie, faktycznie postęp technologii, w tym i mobilnych, i też, no, umówmy się, pogodzenia się społeczeństwa, bo w końcu stać nas na konsole. Tak? Wcześniej kupowaliśmy tylko wyłącznie komputery, bo warto zainwestować w komputer, bo to również maszyna do pracy, a nie tylko do zabawy. Tak? A teraz okazuje się, że możemy już inwestować większe pieniądze, ponieważ jako społeczeństwo nas stać na przykład w konsole. To też dotyczy właśnie całego zachodniego świata. Ja bym na to nie popatrzeć. Tym bardziej, znowu, jeśli patrzycie na rynek globalny, nawet w miejscach, gdzie te konsole czy też komputery nie są tak popularne, jak na przykład Afryka albo Azja, to okazuje się, że właśnie telefon, który jest super popularny, smartfon, tam produkowanie gier i jak gdyby ten grono odbiorców jest super poszerzone. Więc nagle okazuje się, że gry są uniwersalnym doświadczeniem. Nie jest czymś, co tylko i wyłącznie dla grupy pasjonatów i pasjonatek, tylko dla właściwie każdego odbiorcy. Jakby jest to doświadczenie takie uniwersalne, jak powiedzmy oglądanie telewizji, czy filmu, czy czytanie książek po prostu. Ja bym tutaj dodał, że rzeczywiście weźmy pod uwagę, że całe pokolenie, które wychowało się już trochę na grach, prawda, to już jest pokolenie, które teraz ma siłę nabywczą. I ono decyduje, że rozrywką dla nich rozrywka, czy dla nas rozrywka jest już takim samym pełnoprawnym, czy gry są taką samą pełnoprawną rozrywką jak telewizja, seriale, kino i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, no jak wszystko, internet. Dzięki temu, że mamy dostęp do internetu i dzięki temu, że możemy pobierać te gry z prędkością światła. I też z drugiej strony pojawili się globalni dystrybutorzy cyfrowi jak Steam, którzy pozwalają, otworzyli się bardzo mocno. Później otworzyły się silniki gier Unity, Unreal, więc mamy ludzi, którzy chcą te gry i mamy ludzi, którzy są w stanie produkować te gry. I to gry od gier bardzo niewielkich poprzez gry pod Cyberpunk, Wiedźmina, o których wspominaliśmy. No i oczywiście zupełnie odrębna kategoria mobile, który 15 lat temu, 20 lat temu, no nie istniał właściwie, prawda? Teraz to jest część gamingu, która, no, jeżeli chodzi o przychody, generuje bardzo dużo. Chyba nawet więcej, większość, albo większość. Tak, ponad 50%. Też widać na przykład to u moich studentów, już uczę studentów 7 lat i jeszcze, powiedzmy sobie, te dwa pierwsze moje lata były takie, że miałam pół na pół salę. Część osób powiedziała, że nigdy nie grało w gry, a część, że tak, miało do czynienia z grami. A teraz kolejne roczniki, które przychodzą, wszyscy grali. Tak? Wiadomo, że to są różne doświadczenia i różne gry, ale już nie ma osoby, która powiedziała, tak, nigdy w życiu nie widziała gry wideo i nigdy w życiu nie zagrała. Czyli to faktycznie nie jest ta zmiana pokoleniowa. Zwłaszcza, że mobile daje dużo niższą też barierę wejścia, prawda? To są często proste gry, match free, jakieś zręcznościówki i tak dalej, no ale to już sprawia, okej, zagrałem. Ten próg wejścia jest o tyle też ciekawy, że gaming otworzył się także jakby płciowo, otworzył się na kobiety. I to jest też bardzo interesujące, bo wydaje mi się, że te gry, które ja pamiętam z lat 90., może Pac-Man był takim wyjątkiem, ale lata 80., 90. to było bardzo zmaskulinizowane środowisko. Właściwie od Tomb Raidera trochę się to wszystko zmieniło, a teraz
kobiety, które grają w gry komórkowe, jakieś Bejeweled czy coś takiego, nawet twierdzą, że nie grają, że po prostu grają w Bejeweled. To jest coś, znaczy nie jest to samo doświadczenie, jakby inaczej to nazywają w ogóle. Znaczy mi się wydaje, że tutaj no, kobiety zawsze grały w gry, tylko że było ich faktycznie mniej. Gdyby ja teraz się przygotowałam się na inne dzisiejsze spotkanie, to przeglądałam jakieś takie starsze badania i powiedzmy, że zawsze było gdzieś tak 20-30% graczek gdzieś od lat 80., więc to nie jest tak, że ich nie było, tak? Tylko że były zwykle niewidziane, gdyby nie brały udziału w dyskusjach, może nie pokazywały się gdzieś na forum. I też jest to na przykład, tam część badaczy wskazuje, że to na przykład było związane z tym taką, to się nazywa computer literacy, czyli tego, że umiejętności posługiwania się. Tak, że jak gdyby dla, powiedzmy sobie, to są badania głównie ze Stanów Zjednoczonych, więc to też jest konkretna perspektywa. Ale tam, jak się pytali właśnie młodzież, to dla chłopców komputer był zabawką związaną z hobby, natomiast dla dziewczyn to było narzędzie pracy, więc jak gdyby jeśli to jest narzędzie pracy, to ciężko utworzyć konotację. To jest również rozrywka i jak gdyby fajnie się tym pobawić. I na przykład też jak tam pytam osoby, które właśnie gdzieś tam w latach 90. zaczęły mieć dostęp do komputera i do internetu, to zanim właściwie pojawiło się, co to jest gra komputerowa, jak się o tym mówi, kto w nią gra, to faktycznie na przykład moja siostra grała w Dooma, nie wiedząc, że to jest gra komputerowa i sprawiło jej to dużą frajdę. Nie? Natomiast teraz jak jej proponuję, to słuchaj, chodź, zagraj ze mną. Mówi, no nie, ja nie gram w gry. Więc to jest tak, że... Ten sam mechanizm trochę, tak? Tak, nie? To, przepraszam, myślałaś, że czym to jest? No nie, bo właściwie była aplikacja. Dumem, tak? Aplikacja. Aplikacja, prawda? Jak gdyby, bo no umówmy się, że gra komputerowa i kultura graczy to jest subkultura. Tak wiadomo, że teraz się otwiera i jest to doświadczenie powszechne i dosyć uniwersalne, ale jednak przez powiedzmy lata 80. i lata 90. jeśli popatrzymy się na całą strategię marketingową, na przykład Sony PlayStation, tak? One były dosyć mocno zdefiniowane, kto gra w gry. Przepraszam, trochę wejdę. Wydaje mi się, że to nie jest subkultura graczy, tylko subkultura gier. A to są chyba trochę dwie różne rzeczy. No tutaj bym powiedziała, że są... Może w kulturze grania zawiera się również tak zwana kultura gamerska. Jak gdyby to jest jeszcze jak gdyby mniejszy wycinek, powiedziałabym, takiej szerszej kultury grania. Jeśli mówimy o kulturze grania jako o doświadczeniu grania i kto gra w gry, to faktycznie to takie szerokie doświadczenie, jak na przykład doświadczenie kina. Natomiast wydaje mi się, że zupełnie już w tej chwili, że to jest właśnie jedna z ta muza i po prostu to działa. Tak, i to jest, wiesz... ale jednak jest ten fragment, powiedzmy, tych nie wiem, najbardziej w cudzysłowie korowych graczy, którzy grają w określone gry na określonym sprzęcie, mają umiejętności moderskie albo wręcz nawet jakieś, nie wiem, krakują konsole, prawda? Więc gdyby to jest znowu określona grupa ludzi, którzy ma większe ilość skilli. Okej, okay, ale ona jest bardzo mała. Ale to wydaje mi się, że to jest jak z każdym hobby, tak? Bo moglibyśmy to porównać do samochodów, tak? Jestem dokładnie. Dzielnym kierowcą, dojeżdżam do pracy, super fajnie, natomiast mój brat pewnie by rozebrał cały samochód i go złożył z powrotem, tak? Więc jakby jest troszeczkę tym bardziej zaawansowanym użytkownikiem, więc jakby... Ale im więcej jest tych niedzielnych użytkowników, też więcej, większa będzie ta grupa jakby niższa. O to chodzi. Tak, o to chodzi. Tak. Liczby bezwzględne będą rosły. O to chodzi, żeby to było powszechne. Tak. Ale już wydaje mi się, że gry są totalnie powszechne, że to jest jakby już lepiej nie będzie. Znaczy, jeśli chodzi o nowe generacje, tak. Jak gdyby się popatrzymy się na nie wiem, generację naszych rodziców pewnie, tam gry komputerowe być może istniały, albo są to proste gry, na przykład moja mama gra w pasjansa, tak? Też to jest gra komputerowa, bo jest na komputerze. Tak. Natomiast ona by nie powiedziała nigdy, że jest graczką. Nigdy. Ja bardzo przepraszam, chciałbym to skomentować. W latach 80. tata kupił nam konsolę i ja myślałem, że kupił ją dla nas. Nie była to prawda. Było bardzo ciężko dojść do tej konsoli i sobie pograć. Jaka to była konsola? A już nie pamiętam, to była taka, to było Atari coś, nie pamiętam w tej chwili modelu, natomiast... Czy albo polski odpowiednik Rambo. Coś w tym stylu, River Ride, tata był mistrzem tak, River Ride. Wow. Tak, klasyka. Ale mówi się o 2 miliardach graczy na świecie, więc gdzieś jeszcze jest ten margines, jeszcze można to poszerzyć, patrząc, że na świecie jest 7 miliardów ludzi i są rzeczywiście kontynenty, które doganiają, czy próbują dogonić Zachód, tak ogólnie rozumiany. To jakby przestrzeń do wzrostu myślę, że jeszcze jest. No, rynek gamingowy w COVID-zie wzrósł o 10% w USA. Jeżeli przyjmiemy USA za taki papierek lakmusowy, to można przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że na całym świecie wzrósł o 10%.
Tak, to chyba gaming to ta jedyna branża, może nie jedyna branża, ale na pewno ta branża, która zyskała podczas pandemii poprzez to, że jednak ludzie mieli ograniczone możliwości spędzania wolnego czasu, więc naturalnym. To prawda, ale wydaje mi się, że to też jakby spowoduje to, że ludzie inaczej będą patrzeć na gry, szerzej po prostu. Myślę, że wiele osób może po raz pierwszy spróbowało tych gier podczas nazwijmy to lockdownu, tak, pandemii. I te gry zostaną z nimi na dłużej, więc jakby będzie taki efekt kuli śnieżnej, wydaje mi się. Bardzo ciekawa jest też przyszłość tego rynku. Jak oceniacie, w jakim kierunku to będzie zmierzać? Czy mówimy o nadejściu ery powszechnej VR-owej rzeczywistości i tego, że okulary VR będą właściwie dostępne u każdego? Ja bym był ostrożny z VR-em, w sensie to jest technologia, która rzeczywiście jest bardzo obiecująca i rozwija się od jakiegoś czasu. Pojawia się AR, czy Mixed Reality. I wydaje się, że no gdzieś tutaj rzeczywiście można upatrywać tych nowości i rozwoju. Czy to będzie coś, co będzie next big thing? Ja myślę, że pytanie ciągle jest otwarte, że na to jeszcze nie ma jasnej odpowiedzi. Są studia, które zajmują się wyłącznie VR-em. VR pojawia się też w aplikacjach komercyjnych, powiedzmy przemysłowych i tak dalej. Natomiast chyba jeszcze taka globalna ekspansja nas potencjalnie czeka. Ja bym powiedział, że nie jest jeszcze przesądzone, czy ona na pewno będzie. Czyli szukając jakiejś analogii, tak jak kino 3D, tak? Że to nie jest dokładnie, że to jest trochę niewygodne w użyciu. Wydaje nam się wszystkim, że tego chcemy, ale jak zaczniemy używać, to jednak to nie jest dla nas. Czyli tak jak kino 3D właśnie, że okazuje się, że te okulary wcale nie są wygodne, wcale dobrze się tego nie ogląda, jakiś procent ludzi tego nie widzi. Część osób w ogóle źle reaguje na to, motion sickness i tak dalej, kwestia no nie czucia się wygodnie, jeżeli ty siedzisz, że wszystko się rusza dookoła. Oczywiście są już teraz haki, jak to obejść, natomiast no, dla wielu ludzi to jeszcze ciągle nie jest wygodne. No i technologia też goni pewne wyobrażenia, które mamy o tym VR-ze. Co nie znaczy, że nie warto spróbować, bo to są bardzo ciekawe rzeczy i warto chociaż raz zerknąć. Wyobrażam sobie, że wasza gra powinna być VR-ready. Powinna. Nie zamykamy się absolutnie na to. My w tym momencie tworzymy dwie gry. Jedna to jest z wydawcą z Francji, duży taki międzynarodowy gracz. Niestety nie mogę o niej za wiele mówić, bo takie mamy ustalenia z wydawcą. Druga to jest gra, którą zaczęliśmy już preprodukcję, niedługo startujemy z pełną produkcją, to jest Carpool Driver Simulator, czyli w skrócie symulator ride-hailing companies. Pracujesz jako kierowca dla takiej powiedzmy apki i wykonujesz zlecenia na ulicach realnych miast. I traktujemy VR jako możliwy kierunek, ale nie jest to dla nas clue. W tym kontekście zawsze robimy analizę przed startem nowego konceptu i sprawdzamy, czego ci gracze chcą. I po takiej analizie okazało się, że dla nas VR może być interesujący, na ten moment nie jest kluczowy. Okej, a kto będzie grał w tą grę? To rozumiem, że to jest jeżdżenie po mieście i wożenie pasażerów, tak? Tak, tak. I tylko tyle. Tak, po realnym mieście, z realnym ruchem drogowym, z zadaniami. Nie jest tylko z punktu A do punktu B, ale pewne są tam dodatkowe wyzwania. To jest oczywiście bardzo ciekawe pytanie, bo jest grono ludzi, którzy dziwią się Euro Truck Simulator. Jeździmy ciężarówką z punktu A do punktu B, ładujemy, rozładowujemy, tyle. My trochę chcemy zrobić podobny klimat tylko wewnątrz miasta. Są ludzie, którzy mogą nie mieć prawa jazdy, są ludzie, którzy mogą chcieć przejechać się ulicami Paryża, ulicami Londynu. Mały twist, inna strona jezdni, prawda? To jest coś innego niż to, co mamy na co dzień. My generalnie celujemy w tego typu gry, które dają możliwość obsługi urządzeń, maszyn, takich, do których nie mamy dostępu na co dzień, albo w sposób, do którego nie mamy dostępu na co dzień. Więc my tutaj celujemy w tą grupę odbiorców, które Farming Simulator, Euro Truck Simulator, American Truck to jest jakby pochodna, City Car Driving to jest gra, która jest symulatorem jazdy, ale takim już naprawdę mocnym symulatorem jazdy, która jest nawet wykorzystywana do nauki jazdy. Na Steamie pobrań ponad 450 tysięcy. Jest grono ludzi, może intuicyjnie to nie jest takie proste, to się nie rzuca w oczy, prawda? To nie jest gra akcji, tam się nie strzela z innymi, ale jest grono ludzi, którzy są tym zainteresowani. To jest fantastyczne, że gry komputerowe nie są tak sprzężone z adrenaliną, tak? Nie potrzebujemy tego za każdym razem.
I to jest, myślę, że to pokazuje też, na jakim etapie jesteśmy z gamingiem, prawda? W sensie dawniej gdzieś tam te blockbustery, wielkie gry, to jest to, w co grali wszyscy. Teraz dzięki temu, że jest dystrybucja cyfrowa, już nie trzeba wytłoczyć set tysięcy płyt i rozwieźć po Empikach w Europie. Opakować. Dokładnie, tylko wystarczy zrobić grę czasem w kilka osób i wypuścić ją do dystrybucji digital. I nawet jeżeli to najbardziej niszowa gra, ale jest jakaś ciekawa, ona znajdzie swoich odbiorców. Dla nas ta nisza, tutaj u nas rzeczywiście już kilkadziesiąt osób pracuje nad tymi grami. I dla nas ta nisza, widzimy, ona jest dosyć szeroka. Euro Truck Simulator wyłącznie na Steamie, więc nie znamy danych z innych źródeł jak konsole, znaczy akurat Euro Truck nie jest na konsolach, ale z innych źródeł nie dystrybucji Steamowej, 7,5 miliona sprzedanych kopii. To jest oczywiście taki trochę święty graal w tych symulacjach. Też słowo symulator się trochę zdeprecjonowało ostatnio, bo pojawia się mnóstwo gier typ takich wiralowych, prawda? Symulator kozy, symulator kromki chleba. Czyli ten symulator sugeruje, że my szukamy takiej wiralowości jak na YouTubie swego czasu, prawda? Jakieś firmy prankowe i pójdzie viral, to się uda coś z tego wyciągnąć. Natomiast my chcemy sięgać trochę głębiej. My chcemy z racji tego naszego doświadczenia, tego know-how, narzędzi, które posiadamy, symulator Carpool Driver to jest symulator oparty o ruch drogowy, który wykorzystywaliśmy do szkolenia autonomicznych samochodów. Więc bardzo mocno przeorany koncept od strony backendu i technologia od strony backendu. Więc to chcemy wykorzystać do tego, żeby dać gry, które oferują odwzorowanie realnej rzeczywistości, ale ciągle są grami. To jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje jakby, czego ludzie szukają w grach. Jest taka mała anegdota w kontekście właśnie tego poszukiwania gier. Oczywiście jest grono graczy hardkorowych. Jest taka firma Dovetail. Oni zrobili Train Simulator, Train Sim World, Train Sim World 2 teraz niedawno. Skupiają się na grach wyłącznie pociągowych. Swego czasu pojawił się news PR-owy. Pewnie nieważne jak mówią, ważne, że mówią, ale okazało się, że ktoś grając w ich gry ukradł lokomotywę. Autentycznie ukradł lokomotywę. Ja rozmawiałem z nimi w zeszłym roku na Gamescomie. Znaczy porwał lokomotywę. Tak, z bocznicy wsiadł, wiedział dokładnie, bo ta gra jest odwzorowana właściwie jeden do jednego kokpit lokomotywy była, bo po tym incydencie Dovetail stwierdził, że jednak okej, PR-em, ale nie chcemy, żeby tutaj się zdarzyło coś złego. Pozmieniali układ kokpitu, już nie jest tak prosto odpalić prawdziwą lokomotywę. Natomiast minusem samej gry wtedy, minusem zależy też dla kogo, jest to, że taką lokomotywę w grze odpalamy 5 do 10 minut. Bo to są sekwencja, ta, która w realnym życiu. Okej, ale to nie jest nowy pomysł, bo przecież Microsoft Flight Simulator to jest taki właściwie wzorzec symulatorów realnych, który funkcjonuje od 96 albo 7 roku, cały czas wypuszczając nowe wersje. I to jest w zasadzie gra, która polega tylko i wyłącznie na lataniu awionetką albo samolotem pasażerskim, jeden do jeden przeniesionym na ekran komputera. Z wszystkim, z wiatrem bocznym, z turbulencjami, z wytrzymałością materiałową, z całym spektrum doświadczenia lotu. Dokładnie. I tutaj trochę też wracamy chyba do tego, o czym mówiliśmy trochę wcześniej. Z racji tego, że byli fani lotnictwa, fani pociągów i tak dalej, którzy pewnie kolejki składali, jeździli na różne zloty. W momencie, kiedy dostali grę, dla nich to było potencjalnie kolejne narzędzie do tego, żeby tą swoją pasję rozwijać. W tym momencie pojawiają się ludzie, którzy trochę bardziej casualowo do tej gry podchodzą, prawda? Oni chcą wziąć pada i pograć sobie godzinę że na przykład samochodem, pociągiem brzmi interesująco. Więc dzięki temu pojawia się rynek trochę bardziej casualowy, trochę bardziej mainstreamowy, a przez to i szerszy, do którego można trafić. To jest bardzo, bardzo, bardzo fascynujące z punktu widzenia jakby powszechności i tego, o czym mówiliśmy, że ta powszechność gier jakby reflektuje jakby w tytułach, ale to, co ciekawe jest także w tej symulacji, jest to, co powiedziałeś, a mianowicie, że jest grupa ludzi i trzeba po prostu dla nich stworzyć grę. Że jakby możemy szukać takich jakby zasobów. Od tego się zaczyna, tak? Bo jak się produkuje jakikolwiek produkt, w tym grę, to trzeba się zastanowić, dla kogo my w ogóle ten produkt robimy. A jest dużo gier, które sobie nie odpowiedziały na to pytanie. Dokładnie do tego chciałem nawiązać, bo zazwyczaj jest hura, zróbmy grę RPG, MMO, bo taką grę chcielibyśmy grać, no ale jeżeli w tą grę będzie grało
tylko 5 osób zamknięte w jednym pokoju, którzy produkują tę grę, to wiadomo, że wielkiego sukcesu nie odejdziemy. 5 razy 30 dolarów pewnie, żeby się... Natomiast tak, no w tej chwili jakby produkcja gier wideo już opiera się troszeczkę na bardziej twardszych danych poprzedzonych jakimś tam researchem, więc to nie jest tak, że siada się do komputera i zróbmy jakąś grę, jednak jest to bardzo przemyślany produkt poparty jakąś tam analizą wcześniejszą. I tutaj się spytam o jedną rzecz, bo takie działanie bardzo mocno oparte na badaniach marketingowych, bardzo mocno oparte na schematach, które wynikają jakby z pewnych mechanizmów, powoduje, że będziemy mieć taką średnią, taki średni poziom, że nie będziemy mieć raczej wybitnych doświadczeń, tylko takie sprofilowane, takie, które są sprawdzone, które na pewno będą działać. Czyli lepiej zrobić grę średnią, niż ryzykować z grą innowacyjną, wybitną. To zwłaszcza widać w tytułach wielkich wydawców, czyli takich jak EA, którzy wydają po prostu solidne, średnie, bardzo drogie, ale jednak średnie, nieinnowacyjne gry oparte cały czas na tych samych mechanizmach. Ale wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia zarządzania ryzykiem. Jakby każdy publisher, każde studio może sobie założyć i pewnie sobie zakładają, że okej, wiadomo, my musimy gdzieś tam przynosić jakieś tam przychody, żeby ogólnie było nas stać, zatrudnić tych wszystkich ludzi, którzy u nas pracują. I załóżmy 90% produktów, które my się angażujemy, to są te produkty, które de facto ryzyko, że coś nie wypali, jest bardzo niskie, stąd mamy całą serię gier, na przykład z Ubisoftu, nie będę oczywiście wymieniał z tytułu, które de facto wyglądają podobnie, natomiast jest to silne IP, które wiemy, że jak za rok wypuścimy kolejną grę z tej samej stajni, no to ona na siebie zarobi. I to są te gry, które wydaje mi się, no jakby utrzymują studia, utrzymują wielkich publisherów. Natomiast do tego dochodzą te projekty innowacyjne, gdzie jesteśmy w stanie ponieść większe ryzyko. I nawet załóżmy, że jest to te 10%, gdzie jesteśmy w stanie zrobić coś super innowacyjnego, coś dla siebie, coś, co nie wiemy, czy w ogóle chwyci na rynku. Natomiast to jest ten czas, gdzie chcielibyśmy się trochę pobawić i zeksplorować jakąś tam nową niszę, nowy produkt, nową grę. Więc to wszystko trzeba gdzieś tam zbalansować. Była taka polska gra, taka super innowacyjna w ostatnich latach? To jest ciekawe pytanie. Ja myślę, mi tutaj przychodzi trochę... This War of Mine trochę, nie? This War of Mine. Dokładnie. I wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawy przykład, bo im akurat się super udało. Bo gra, która się sprzedała świetnie i ostatnio nawet została wpisana na... wciągnięta na listę lektur. Tak, ale ta gra jest też bardzo ciekawa, bo ona jest negatywnym doświadczeniem głównie. Człowiek tam ma głównie negatywne doświadczenia. Tak, chociaż to też zależy mocno od gracza. Wiem, jego stylu. Tak, bo właśnie przerabiam. Tak, omawiamy tą grę często z moimi również studentami. I jak gdyby podkreślam, jak gdyby jej subwersywny charakter, o to chodzi, że chodzi o przegraną i o pokazanie doświadczenia cywila podczas wojny, a nie właśnie tego żołnierza, który jest sprawczy, to faktycznie mam czasami 2-3 osoby, które grają tak zwane w cudzysłowie gamersko, tak, żeby wygrać. Tak, jakby nie przeżywają tego, że jedna osoba z domu gdzieś zginęła, przeszukując ruiny, bo jak gdyby nie jest to dla nich ważne. Ważne jest o tym, żeby właśnie przetrwać przez te 70 dni. Jest to jakiś koszt, który trzeba ponieść. Tak. Więc wszystko faktycznie zależy od stylu grania, prawda? Jak gdyby to też jest takie doświadczenie, czy jeśli gramy w tą grę za pierwszym, za drugim razem, ok, jeśli gram za 10 razem, to czy to doświadczenie jest tak samo silne? To jest chyba pytanie o każdą grę, czy to doświadczenie jest tak samo silne. Znaczy silne, jeśli chodzi o taki no, krytyczny poziom naszej refleksji i empatyzowania z bohaterami. Tak? Jakby... No ale to jest akurat gra, po którą można sięgać kilka razy i wydaje mi się, że takie sięganie kilkukrotne po grę jest wyznacznikiem jej jakości po prostu. Bo jeżeli gramy w coś wiele razy, no to możemy stwierdzić, że to jest coś wartościowego. Ale tak patrząc, jakby mówiąc dalej o This War of Mine, no to jest niesamowicie niszowa gra, prawda? W sensie to jest gra, która teoretycznie idzie trochę w poprzek kanwą i tego, temu, co się dzieje na rynku gamingowym, a ciągle się przebiła. Natomiast kolejna gra i chwała za to 11bitom, Meaningful Gaming, czyli taki nurt, który oni chcą kontynuować, Frostpunk.
Czyli ciągle mówimy o podobnych emocjach, o podobnych powiedzmy zagwozdkach moralnych. Czy wysłać moralnych, dzieci mentalnych. Do kopalni, czy nie wysłać dzieci do kopalni? Dokładnie tak. Dokładnie tak. I to są powiedzmy na troszeczkę wyższym poziomie, ale udało im się pociągnąć ten temat, prawda? To nie było takie proste. I też Eleven Beach często o tym mówią, że temat, bo tam nie grasz przeciwko, to jest gra strategiczna, ale nie grasz przeciwko wrogowi. Mhm. Grasz przeciwko swoim słabościom. To jest survival jednak ciągle, prawda? I więc musisz przetrwać. I to jest też przeżycie. I nagle z niszy zupełnej udaje się robić produkt, który sprzedaje się ponad milion kopii na całym świecie. Czyli rzeczywiście niewielkie, patrząc z perspektywy globalnej, wielkich graczy, studio z Polski wtedy, tworzy pewien wycinek, nowa genre, jak to się mówi pięknie, i jest w stanie stworzyć z tego gdzieś szerzej jakieś swoje miejsce odpowiednie, które już to nie jest ta nisza taka mała, jak była na początku. Rozpycha się w tej niszy. I to jest turbo ciekawy przypadek, bo tak dzięki temu tworzą się, dzięki trochę rozczłonkowaniu na mniejsze studia, dzięki temu, że rynek jest jaki jest i można dystrybuować większe, mniejsze gry i tak dalej, tworzą się nowe rzeczy dzięki tym eksperymentom, prawda? Wiele rzeczy się nie uda, ale część z nich zostanie i pewnie wzrośnie. To jest ciekawe. Ja właśnie chciałem jeszcze jedno słowo tutaj dodać, bo my często mówimy o innowacji, ale tak naprawdę nikt z nas nie wie, jak my definiujemy tę innowację, bo dla mnie na przykład, jak sobie popatrzę na polską game scenę, no to de facto wszystkie te projekty są innowacyjne. Jakby nie mamy, bo zawsze to jest jakby próba stworzenia nowego IP, zawsze to jest jakiś nowy gameplay, zawsze to coś nowego, więc de facto wszystkie te rzeczy są innowacyjne. Myślę, że często uciekamy do takiej skrajności, że coś innowacyjnego to musi być przełomowego, co nie jest do końca prawdą. Jakby. Z punktu widzenia mainstreamu innowacją jest tak. Coś innego niż to, co wszyscy kupują, no nie? Ale jednocześnie na tyle znajome, żeby to... Tak, dokładnie. Niedaleko trzeba odejść, żeby zrobić innowację. Wystarczy jeden fragment, który mówi o czymś zupełnie innym albo stawia super hot. No też bardzo innowacyjna gra polska. W momencie, kiedy się nie ruszasz, czas stoi w miejscu. Jeden twist w całym gameplayu i wokół tego zbudowana cała gra. Prawda? Też indie studio zupełnie. Więc no tak, no, tak naprawdę strzelanka, ale z małym jednym twistem. I tu już mamy nagle niesamowitą innowację. Myślicie, że Cyberpunk będzie innowacyjny i będzie dźwigał polską ekonomię przez następne 5 lat, tak jak Wiedźmin? Ja nie chciałbym stawiać tutaj pod ścianą i pod presją CD Projekt Red, bo oczywiście nie jest to... Myślę, że mają już wystarczająco dużo presji w związku z tym. Nie jest to fair. Natomiast ja wierzę mocno w CD Projekt Red, zresztą kilkakrotnie udowodnili, że są, no, jak dla mnie, jednym z najlepszych deweloperów na całym świecie, więc wierzę, że Cyberpunk no, de facto zasłuży na swoje oczekiwania, które gdzieś tam stworzył dookoła. Ja przyznam się jeszcze, że bardzo czekam na tę grę i mam nadzieję, że ona rzeczywiście sprosta tym oczekiwaniom. Z tego, co widać, wydaje się, że tak, że to może być rzeczywiście przełom taki jakościowo-narracyjny i może być wielkim sukcesem. Ja nie wierzę, że CD Projekt Red byłby w stanie wypuścić grę, która jest niedopracowana. Czy macie jakieś gry, na które czekacie teraz? Oprócz Cyberpunka oczywiście. Tak, Cyberpunk zdecydowanie. Ja mam dużo, ciekawy jest. Dokładnie, Ghost Runner w październiku. Natomiast ja mam dużo zaległości i bardzo, bardzo mnie to boli, bo mam bardzo dużo zaległości, więc Ghost of Tsushima, Sekiro. Także czuję, że zima będzie bardzo intensywna, jak już trochę pogoda się popsuje i będę spędzał mniej czasu na zewnątrz. Tak, rozmawialiśmy też poza kamerami na temat Iron Harvest, czyli strategię. To jest coś, co w najbliższym czasie na pewno będę musiał przetestować. Iron Harvest mogę uczciwie polecić. To. W takim razie, okej. Ja podobnie też mam kubkę wstydu, do której muszę wrócić i są tam, jest tam dużo fajnych produkcji, już niestety czasami kilkoletnich, bo jest tam i Hellblade, jest What Remains of Edith Finch. Akurat teraz ogrywam nowszą produkcję Hades, też mniejszego studia Supergiant. Więc ja jeszcze jestem jedną nogą w ostatnich latach, jeszcze nie w przyszłości. A przyszłość wydaje się być bardzo ciekawa. O, na pewno. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.